Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Skierniewicach. Proszę Państwa, jest to nasz pierwszy wykład w roku 2021. Pozwólcie zatem, że złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia na ten rok. Na ten rok i na wszystkie kolejne zdrowia dla Państwa i dla Państwa najbliższych. Życzę Państwu również radości i pogody ducha, siły, dużo energii i zapału. I żeby nam się chciało robić ciekawe rzeczy i żebyśmy mogli robić ciekawe rzeczy. Życzę Państwu, żeby ten rok nowy był rokiem normalniejszym niż ten miniony i dużo, dużo lepszy. Proszę Państwa, dzisiaj zapraszam Państwa na wykład o Katarzynie II, która ma niezwykle barwną biografię i pewnie nie wszystkie. Wątki o wszystkich, nie, o wszystkich wątkach będę mogła Państwu opowiedzieć, ale mam nadzieję, że trochę Państwu przybliżę tą postać No i pokażę rezydencje, w których Katarzyna II mieszkała, a są zlokalizowane wokół Sankt Petersburga i zresztą w samym Petersburgu. Proszę Państwa, pozwólcie, że teraz rozłączę się z tego medium nagrywania i przyłączę się na swój komputer, i tam już będę udostępniała Państwu prezentację. Zapraszam na wykład. I witam Państwa ponownie. Proszę Państwa, ja teraz wyłączę kamerę i udostępnię Państwu swoją prezentację. Kamera wyłączona. Teraz udostępnię prezentację. O, myślę, że powinno być już wszystko widoczne. Katarzyna druga. Postać, tak jak już wspominałam, niezwykle barwna, z niezwykle bogatą biografią, z biografią również kontrowersyjną, zwłaszcza dla nas, dla Polaków, gdzie Katarzyna II kojarzy jednak nam się z bardzo nieprzyjemnymi faktami z naszej polskiej historii. Proszę Państwa, ja w tym wykładzie, pewnie przeszło godzinnym, nie będę w stanie opowiedzieć Państwu całego życia, wszystkich istotnych rzeczy z życia Katarzyny II. Jest tego po prostu za dużo. Jest wiele wątków, wiele, wiele aspektów, które moglibyśmy tutaj poruszyć. Ja tą postać Państwu tylko naszkicuję, i to będzie naprawdę bardzo lekki szkic. Chciałabym jednak, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jej siłę charakteru, na determinację. Chyba głównie ten wykład będzie się skupiał na momencie dojścia Katarzyny do władzy, aczkolwiek też będę chciała pokazać pewne rzeczy, które Katarzyna wprowadziła w Rosji. No i oczywiście też nie omieszkam wspomnieć o jej życiu intymnym. No dobrze, proszę państwa, ale zanim przejdziemy do Katarzyny II, musimy coś nieco powiedzieć o sytuacji w Rosji. W tym czasie, o którym będę państwu opowiadać, o początkach tego czasu, na tronie rosyjskim, jest to powiedzmy dwudziestolecie XVIII wieku, na tronie rosyjskim zasiada córka Piotra I Wielkiego Elżbieta. Elżbieta nie jest zamężna, miała narzeczonego, notabene wuja Katarzyny II ze strony matki, ale on zmarł. Postanowiła już później drugi, nie wychodzić za mąż, w związku z czym powstaje problem, kto po niej tron odziedziczy. Elżbieta zdecydowała się, że tron po niej odziedziczy Piotr, syn jej siostry Anny Romanowej. Która, Anny, która wyszła za Karola Fryderyka Holsztyńskiego. I, proszę Państwa, Piotr, który urodził się 21 lutego 1728 roku, został wybrany przez Elżbietę następcą tronu. Parę słów o Piotrze, który miał być przecież przyszłym mężem naszej bohaterki. Proszę Państwa... Wydaje mi się, że to dziecko miało trochę pecha, ponieważ po jego urodzeniu, dwa miesiące po jego urodzeniu, zmarła matka. Ojciec ani nie wyrażał woli, ani chęci, ani chyba nie miał y, przyjemności zajmowania się jego wychowaniem. Powierzył więc syna swoim ministrom, swoim służącym i trochę przypadkowym ludziom. No wiadomo, że jeżeli dziecko nie jest otoczone miłością, nawet w tamtych czasach, gdzie wiadomo, że do wychowania dzieci podchodziło się zupełnie inaczej niż teraz, to jednak no, jak są rodzice, dbają o dziecko, to dbają również o jego wychowanie, to z kim przebywa, z kim się bawi. Tutaj Piotr nie był w jakikolwiek sposób nadzorowany. No i to towarzystwo też nie było na tyle chyba ani wykształcone, ani nie zdawało sobie sprawy, że wykształcenie jest ważne i no, Piotr nie był osobą, byśmy powiedzieli, dobrze wykształconą. To jest jedno, że nie miał być może takiej możliwości, w sensie, że nikt o to nie dbał, ale też on sam był dość leniwym dzieckiem. No, jak wiele dzieci, ale tutaj nie było nikogo, kto by go zmusił. Do tego wszystkiego jeszcze służba czy żołnierze, którzy go otaczali, często tacy żołnierze już, którzy Odbyli służbę wojskową tacy maruderzy trochę, no najlepiej czuli się w ćwiczeniu młodego Piotra z musztry, więc i on przejął te zwyczaje, zaczął uczyć się musztry, zaczął ćwiczyć służbę z musztry, i do tego wszystkiego jeszcze, oni wszyscy dużo pili, I jakby nie widzieli problemu, że ten młody chłopiec pije razem z nimi. I w wieku 9 lat Piotr. Był już uzależnionym alkoholikiem. Oczywiście nie było takich badań, jak są w tej chwili prowadzone, i nie wiemy, że nie wiedziano, że picie alkoholu w każdym wieku szkodzi zdrowiu, a zwłaszcza dla takiego małego dziecka. Wiemy, że był uzależniony od alkoholu, ponieważ Katarzyna II, która również przez, ze strony matki była z nim spokrewniona, wspomina w swoim pamiętniku, że rodzina. Wiedziała, że Piotr za dużo pije. On już jako dziewięciolatek za dużo pił. Proszę Państwa, no i w związku z tym, że dużo pił, to pewne uszkodzenia mózgu nastąpiły i chłopak był po prostu mocno ograniczony intelektualnie. Stąd też pewne jego zachowania dziwne zachowania, zarówno w wieku młodzieńczym, jak i później, jak przyjechał do Rosji bardzo czasami dziwnie i nieobliczalnie się zachowywał. No dobrze, skoro wybrano Piotra na y, następcę Elżbiety, no trzeba go było do tej roli przygotować. Po pierwsze musiał przejść na prawosławie, co od razu było wyzwaniem, ponieważ Piotr, Piotra, Piotr się wyśmiewał z Popów prawosławnych, nie chciał za bardzo przyjąć tej religii. Kolejnym, kolejną rzeczą, którą powinien opanować, był język rosyjski. Tutaj też był opór. Nie chciał się uczyć języka rosyjskiego. Sam mówił w języku niemieckim, zresztą był za, zauroczony postacią Fryderyka Wielkiego, drugiego króla Prus i zupełnie ta kultura rosyjska, język rosyjski zupełnie mu nie odpowiadały. Więc no, samo, samo to, że się wyśmiewał z języka, czy z ludzi, czy z tradycji prawosławnych, powodowało, że nie miał zbyt wielu wielu przyjaciół i w ogóle niechętny był jakiejkolwiek nauce. Kolejną rzeczą, kolejnym problemem, jaki, przed jakim stanęła Elżbieta było, no, że trzeba go wydać, yy, trzeba go ożenić. No i trzeba mu znaleźć żonę, może tak. Trzeba mu znaleźć żonę. Yy, proszę Państwa, jak ja byłam w Peterhofie, tam zwiedzałam apartamenty, to pani przewodnik powiedziała, że w zasadzie można powiedzieć, że yy, carowie yy, z dynastii romanowych zawsze brali sobie żony z Niemiec, z, księżąt, z księstw niemieckich czy z Prus. Więc i tutaj y, dlatego też padł wybór na, księż, na, na Katarzynę II, na Katarzynę. Y, tutaj dochodzi jeszcze inny aspekt, a mianowicie ten, że no, Katarzyna była siostrzenicą niedoszłego męża Elżbiety. Ale w ogóle jak Elżbieta zwróciła uwagę na jak znalazła Katarzynę. No to teraz musimy przejść do samej Katarzyny. Proszę państwa Katarzyna a tak naprawdę Zofia Augusta Fryderyka Anhalt Zerbst urodziła się 2 maja 1729 roku. I tutaj muszę Państwu zrobić pewną uwagę. Otóż w Rosji w tamtym czasie obowiązywał kalendarz juliański, w związku z czym pewne, niepewne, wszystkie daty dotyczące czy Katarzyny, czy wydarzeń z okresu jej panowania, w większości w większości podręczników do historii podawane są w kalendarzu juliańskim. Stąd też państwo możecie spotkać dwie daty urodzenia Katarzyny. Jedna, która jest według kalendarza zachodniego, tego, którego my używamy gregoriańskiego, 2 maja 1729 roku, ale w podręcznikach do historii z rosyjskich znajdziecie państwo datę 21 kwietnia. 1729 roku. I ponieważ te podręczniki, zresztą wszystkie podręczniki, książki, biografie jednak um, cytują te daty kalendarza juliańskiego, ja również będę opierać się na kalendarzu juliańskim. E, oczywiście nie będę tutaj za dużo państwu dat mówić, bo to chyba nie jest aż takie istotne, ale chciałabym, żebyście państwo wiedzieli, gdybyście spotkali się z dwoma informacjami to 2 maja, to jest to kalendarz gregoriański. 21 kwietnia jest to kalendarz juliański. Rok pozostaje ten sam, 1729. I pewnie Państwu się obiło o uszy, że Katarzyna II urodziła się w Szczecinie. I jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa, żeby, żebyście Państwo lepiej to zrozumieli. Otóż w zasadzie Katarzyna stała się Katarzyną w momencie, kiedy przyjęła prawosławie. Katarzyną II stała się, kiedy została carycą. Ale żeby już nie wprowadzać zamieszania w nasz wykład i nie używać tego imiona Zofia, Augusta, które zostały, dostała na chrzcie po urodzeniu, które, które miała de facto te imiona, to ja od razu będę cały czas będę używać Nazwy Katarzyna II, nawet w momencie, kiedy ona jeszcze Katarzyną II nie została. To tak celem wyjaśnienia. Tutaj na slajdzie macie Państwo rodziców Katarzyny II. Tak jak powiedziałam, urodziła się w Szczecinie. No i pada wiele, od razu często pytają pytania, dlaczego w Szczecinie? Muszę też Państwu powiedzieć taką anegdotę. Ja mam znajomego kolegę Francuza, który też. Podobne rzeczy robi jak ja, tylko związane z kulturą Francji. No i kiedyś żeśmy rozmawiali na temat Balzaka, który miał, jak Państwo wiecie, przyjaciółkę i potem żonę El Elżbietę Hańską. Elizę, przepraszam, Elizę ha Elżbietę Hańską, no nieważne. W każdym bądź razie. Mm, ona, on po swoim wykładzie powiedział, że ona była Ukrainką, z czym ja się nie zgodziłam, bo mówię, że no owszem, urodziła się na Ukrainie, ale była Polką. Wtedy Ukraina, ta część Ukrainy należała do Polski. No on mówi, no nie, ja się z Tobą nie zgadzam. Urodziła się na granicach obecnej Ukrainy, więc dla mnie jest Ukrainką. Proszę Państwa, no. Y w takim układzie, idąc tym tropem, moglibyśmy śmiało powiedzieć, że Katarzyna II była Polką. Ale oczywiście to by była nadinterpretacja. Co, robiła, co robili rodzice Katarzyny? W Szczecinie. Otóż, proszę Państwa, Szczecin rzeczywiście był założony przez Słowian zachodnich, ale różne koleje historii sprawiły, że trafił on w ręce Szwedów, a ci z kolei w wyniku wojny północnej oddali Szczecin Prusakom. I dlatego stacjonował tam garnizon pruski, którym dowodził ojciec, ojciec Katarzyny, którego tutaj macie Chrystian. Anhalt Zerbst, którego tu Państwo macie na portrecie. Ja sobie włączę laser, wskaźnik laserowy, o, tutaj. Matką, matką była z kolei Joanna, która pochodziła z rodziny Holstein-Gotorp. To też rodzina bardzo znacząca, bardzo wpływowa. Proszę Państwa, spokrewniona właśnie z tym księciem holsztyńskim, ojcem Piotra III. No i do tego wszystkiego ta to jedna z tych gałęzi rodziny była też spokrewniona z właścicielami pszczyny, chociażby. I chyba też z winzorami, także to jest taka znacząca, znacząca gałąź rodziny. I o ile ojciec był dosyć człowiekiem takim spokojnym, wyważonym, matka była kobietą niezwykle ambitną. I w momencie, kiedy przyszła na świat Katarzyna, tutaj macie Państwo zdjęcie młodej Zofii, czyli Katarzyny II. Matka zajęła się jej wychowaniem. Zaczęła jej wpajać przede wszystkim zasadę posłuszeństwa, no i też przykładała bardzo dużą wagę do jej, jej wykształcenia, jeszcze jako młodego dziecka, małego dziecka. Potem, gdy przyszły inne dzieci na świat. Elżbieta, wychowanie, przepraszam, wychowanie nie Elżbiety, tylko Katarzyny. Wychowanie Elżb Katarzyny zostało powierzone różnym gubernerom, natomiast matka zajęła się młodszym rodzeństwem naszej bohaterki. Proszę państwa, i już wtedy mi się wydaje, że warto powiedzieć, że już wtedy zauważono, że młoda Katarzyna. Nie pokazuje swoich prawdziwych uczuć, nie pokazuje swoich prawdziwych opinii. Nauczyła się od wczesnego dzieciństwa pewne rzeczy chować dla siebie. Na pewno była takim trochę typem introwertyka, byśmy powiedzieli teraz współcześnie, że nie okazywała, co naprawdę o danej rzeczy myśli. No, i co dalej, proszę państwa. Tak jak powiedziałam, matka była kobietą dość ambitną, i w momencie, kiedy Elżbieta wstąpiła na tron w Rosji, ona no, szukała gdzieś jakiejś dla siebie jakiejś koneksji, no, żeby być znana żeby mieć właśnie układy, napisała z gratulacjami list do Elżbiety. Chyba nie bardzo, nawet oczekując, że ona na ten list odpowie. Ale Elżbieta odpowiedziała, jednocześnie poprosiła o portret swojego zmarłego narzeczonego, co też pospiesznie matka, matka Katarzyny uczyniła. I tak się nawiązała między nimi więź, może nie więź, tylko taka wymiana listów i wysunął się... Pojawił się właśnie projekt, żeby to Katarzyna została, przyszła Katarzyna II została żoną, żoną Piotra. I proszę Państwa, no i matka się bardzo, bardzo tym faktem, tą informacją przejęła, podnieciła, była bardzo szczęśliwa. Elżbieta na początku powiedziała, żeby nie mówili tego nikomu. Co, że to jest tajemnica, co oczywiście na dworze rosyjskim, na żadnym dworze chyba nie da się zachować jakiejkolwiek tajemnicy. Do tego wszystkiego musicie Państwo wiedzieć, że chyba też jak i obecnie, tylko możemy sobie nie do końca zdajemy z tego sprawę. No wszędzie wszyscy szpiegują. No i tutaj na dworze carskim również miał swoich szpiegów Fryderyk Wilhelm, Fryderyk Wielki, przepraszam, miał Fryderyk Wielki. W związku z czym, jak się tylko dowiedział, że tutaj Joanna wraz z córką mają pojechać na dwór carski i że Katarzyna ma zostać carową, przyszłą carową, żoną cara, po prostu zwerbował ją, można w pewien sposób tak powiedzieć, do swoich służb szpiegowskich trochę w cudzysłowie. Proszę Państwa, niestety to spowodowało później wiele problemów, również samych problemów dla Katarzyny, ponieważ matka, no, mimo tego, że miała aspirację do zostania takim szpiegiem, takim informatorem Fryderyka Wielkiego, no to nie miała ani wiedzy, ani predyspozycji, więc robiła to bardzo, bym powiedziała, nieudolnie, z czym też spowodowała, że prawie do ślubu nie doszło. No dobrze, ale wracając do naszej młodej bohaterki. Proszę Państwa, 9 lutego 1744 roku Katarzyna przybyła na dwór rosyjski. No i postawiono przed nią te same warunki, czyli przejście na prawosławie i nauka języka rosyjskiego. Ale ona podeszła do tematu zupełnie inaczej niż jej przyszły małżonek. Od razu wzięła się do nauki rosyjskiego bez żadnego problemu przeszła na prawosławie. Trochę ku chyba takiemu żalowi. Niestety nie spodobało się to może do końca jej ojcu, ale oczywiście, jak to mówi, powiedział kiedyś Henryk IV, Paryż wart jest mszy i tutaj nikt tak samo i Katarzyna, i jej matka nawet nie wkalkulowywały, że, żeby nie zgodzić się na przyjęcie prawosławia, skoro w grę wchodziła korona carska. No i proszę państwa, Katarzyna zaczęła się przede wszystkim bardzo, bardzo intensywnie uczyć języka rosyjskiego. Proszę państwa, uczyła się na tyle dużo, że czasami wstawała o czwartej nad ranem stawała o czwartej nad ranem, żeby ćwiczyć, jeszcze jak cały dwór spał, żeby ćwiczyć rosyjski. To proszę sobie wyobrazić. Bardzo długo Katarzyna nie przyznawała się, że znaje, że już rozumie rosyjski. Bardzo często udawała, że śpi i podsłuchiwała służbę. Już jako młoda dziewczyna, proszę Państwa, ona ma 15-16 lat, mówimy... Takim, o takim, takim wieku dziewczyny, więc już na, była nad wyraz inteligentna i rozwinięta, tak intelektualnie byśmy powiedzieli. Proszę Państwa, no i oczywiście też przyłożyła się do prawosławia, też uczyła się tańczyć, po prostu tych umiejętności, które dobra żona cara powinna znać. No, i trochę był problem, ponieważ Katarzyna, bo już nie, nie wspomniałam jeszcze o, o to, nie powtórzyłam tego, o czym mówiłam na początku. Katarzyna, przechodząc na Prawosławie, właśnie z Zofii, Augusty, Fryderyki, stała się Katarzyną. I od tej pory już nie, pamię, nie używano imion Zofia, tylko Katarzyna. Proszę Państwa, Tutaj się też pojawił konflikt, pewien konflikt. Matka Katarzyny była bardzo nielubiana na dworze. Nie lubiła jej carowa Elżbieta, nie lubił jej Piotr, zresztą Piotr chyba nikogo nie lubił, a Katarzyna była trochę między młotem a kowadłem, bo tak, nauczona szacunku do matki i posłuszeństwa, jakby nie chciała jej urazić, nie mogła urazić carycy Elżbiety, w żaden sposób. I do tego wszystkiego, proszę państwa, mimo tego, że Piotr cały czas podkreślał jej, że jest głupia i brzydka, co było oczywistą nieprawdą, starała się okazywać szacunek dla swojego przyszłego, przyszłego męża. To proszę mi wierzyć, że to było niezwykle trudne zadanie, żeby wszystkim dogodzić. Panie Elżbieta i matka Katarzyny się rzeczywiście nie lubiły. Do tego, tak jak Państwu mówiłam, wyszedł na jaw ten, to, że jest współpracuje może z przyjaciółmi, z informatorami. Matka Katarzyny współpracuje z, z informatorami Fryderyka Wielkiego, pruskiego, więc to też o mały włos nie doprowadziło do Zerwania zaręczeń, co Katarzyna bardzo przeżywała. Bała się, że te zaręczyny będą zerwane. Kolejnym takim momentem bardzo istotnym, pokazującym, jak, jak Katarzyna była na swój wiek rozwinięta i mądra, ma miejsce, kiedy zachorowała. Otóż to wstawanie poranne i nauka języka rosyjskiego wcześniej rano spowodowały, że ona się po prostu przeziębiła. Przeziębiła się na tyle. Poważnie, że zaczęto martwić się, czy przeżyje. No i zebrało się konsilium lekarskie przy łożu ledwo żywej Katarzyny, no i zdecydowało, że będą jej puszczać krew. No, standardowa metoda lecznicza w tamtym czasie. Ma, na to matka, matka Katarzyny się absolutnie nie chciała zgodzić. W konflikt oczywiście weszła również Elżbieta, która powiedziała, że nie ma mowy, że, że trzeba tą krew. Puszczać. Stepanie prawie się tam pokłóciły przy, przy łożu bardzo chorej Katarzyny. Na to matka widząc, że jakby traci swoją pozycję mówi, no dobrze, to chociaż sprowadźcie do niej pastora. Na co jakby trochę tak wybudzona Katarzyna, taka jakby odzyskała na chwilę świadomość, Katarzyna mówi, ja nie chcę pastora, ja chcę Symeona Todorskiego. Proszę Państwa, Symeon Todorski to był patriarcha, yy, patriarcha rosyjski, który wprowadzał Katarzynę do, w religię prawosławną, był jej takim nauczycielem. No i y, tym samym Katarzyna pokazała, że już nie jest osobą protest, religii, wyznawcą religii protestanckiej, że ona jest prawosławną i że to jest jej dla niej ważniejsze. Zyskała z tym sobie sympatię i Symeona Todorskiego i oczywiście Elżbiety. To był, proszę Państwa, posunięcie naprawdę niezwykle, niezwykle taktyczne i nie bardzo dobre. Kolejną rzeczą było to, że Elżbieta, widząc jak Katarzyna pięknie jest dnia na dzień, tak jak powiedziałam, tutaj bliżej 70. to są lat, ona ma 16 lat, i widzi, że to jest rezolutna dziewczynka. Z drugiej strony, ta rezolutna dziewczynka ma poślubić brzydkiego i trochę niedorozwiniętego chłopca. Do tego wszystkiego Piotr, proszę Państwa, dostał jeszcze ospy, więc po, tej, po przejściu tej ospy był, wyglądał jeszcze gorzej niż um, kiedy był. Kiedy był zdrowy, więc Elżbieta naprawdę zaczęła się bać, że ta dziewczyna po prostu ucieknie i nie będzie chciała wychodzić za niego za mąż. No i zapytała Katarzyny, czy wyjdzie, czy na pewno chce wyjść za mąż za Piotra. Ona powiedziała, że oczywiście, że tak, że chce wyjść za niego za mąż. I potem w pamiętnikach Katarzyna napisała, że Elżbieta nie wiedziała, że Katarzyna jest gotowa wyjść za kogokolwiek, byleby rządzić. Więc proszę państwa, jakby ona od razu zdecydowała, Katarzyna od razu wiedziała, czego chce. No i Ostatecznie dochodzi do ślubu. Piotr był niezadowolony, tak jak Państwu powiedziałam. On cały czas podkreślał, że ona jest brzydka i głupia, i że każda dwórka niższej rangi jest ładniejsza i mądrzejsza od Katarzyny, ale Katarzyna się tym faktem za bardzo nie przejmowała. Okazywała mu szacunek, zawsze była dla niego grzeczna, uprzejma i miła. Warto podkreślić, proszę Państwa, że no to jest dosyć istotne. Ona nie wiedziała, że zostanie Katarzyną II, że będzie samodzielnie władała Rosją. Ona wiedziała, że jej los jest nierozerwalnie związany z losem Piotra III. No, i tutaj na zdjęciu macie Państwo sobór kazański, największy sobor w Sankt Petersburgu, najważniejszy, w którym 21 sierpnia 1745 roku ma miejsce ślub Katarzyny II. Z Piotrem, z Piotrem III. Proszę Państwa, w dalszym ciągu jest to najważniejsza, przynajmniej jedna z najważniejszych świątyń w Petersburgu. Znajduje się tutaj obraz cudownej matki, ikona cudownej matki boskiej kazańskiej. Także jest to też miejsce, miejsce wielu pielgrzymek. No i Sobór robi im dość imponujące, imponujące wrażenie. Dobrze, wracając do Wesela. Wesele trwało 10 dni. Katarzyna była już wykończona. Dopiero po trzech dniach w ogóle dopuszczono, że może odpocząć. Yy, cały czas odbywały się różne fety, zabawy. No a po momencie, po, już po weselu, życie wracało do normalności. Po pierwsze, z dworu rosyjskiego została odesłana do domu matka Katarzyny, co nie, nie, nie ma co ukrywać przyniosło jej dość dużą ulgę ponieważ, no tutaj nie mamy czasu, żeby o tym mówić dalej, ale matka rzeczywiście robiła jej, robiła jej często wymówki, no często jakby y, szkodziła, szkodziła Katarzynie na dworze w relacjach z Carycą Elżbietą. No i młodzi zostali sami młodzi zostali sami, ale niestety pan młody czy Piotr trzeci w ogóle nie był zainteresowany swoją żoną. Wszystkim innym, ale nie swoją żoną. Do tego wszystkiego mieli zawsze oddelegowaną jakąś damę dworu, która miała ich pilnować. Miała ich pilnować po pierwsze dlatego, żeby spełniali obowiązki małżeńskie. No a po drugie, czy przypadkiem nie wdają się w jakiś spisek, no czy się zachowują poprawnie, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że często z tą poprawnością u Piotra było bardzo źle. Katarzyna w przeciwieństwie do Piotra bardzo umiała sobie zjednywać ludzi, więc bardzo często z tymi demami dworu, no, wchodziła w dość takie bliskie przyjaźnie. Ilekroć. Doniesiono Caryce czy jej mm, wszechwładnemu ministrowi Bezturzewowi, że Katarzyna jest zaprzyjaźniona, bliżej zaprzyjaźniona z jakąś damą dworu, czy, wy, czy były wyczuwalne jakieś, jakaś sympatia między damą dworu a Katarzyną. Ta dama dworu została odsyłana od razu, od, od, oddalana od Katarzyny, odsyłana gdzieś w głąb Rosji, żeby nie miały panie ze sobą kontaktu. Proszę Państwa, no i zaczęło się dość smutne życie Katarzyny, ponieważ tak jak mówię, mąż się nią nie interesował. Wyjechali do jednej z siedzib carskich w Oranienbaumie, tam mieli pałac w zasadzie cały do swojej dyspozycji, ale tak zdecydował, Piotr zdecydował, że mieszkali w dwóch oddzielnych skrzydłach. Chociaż nie wtedy, y, przepraszam, tutaj akurat była taka sytuacja, że oni nie mieszkali, bo oni zmieniali różne te pałace, że oni nawet nie mieszkali w dwóch oddzielnych skrzydłach, mieszkali ze sobą, y, bo tutaj takie miało też y, miejsce dosyć ciekawe zajście, a mianowicie Piotr, tak jak Państwu powiedziałem, już od wczesnej młodości lubił szkolić w musztrze y, y, kogoś, służbę, y, służbę chłopów y, z, mus, z musztry. No, i wyżywał się jednocześnie, był też takim, no, bardzo często się wyżywał, czy na służbie, czy na zwierzętach. I tutaj, jak wyjechali razem, między innymi ćwiczył w, ćwiczył w mustrze psy. Jakieś tam zostały powyłapywane bezpańskie psy, i te psy, proszę Państwa, kijami obijał no żeby robiły to, co on chce. Potem te obite, poobijane zwierzęta zamykano w sali, która sąsiadowała z sypialnią i proszę sobie wyobrazić taką scenerię, gdzie Katarzyna w łożu próbuje zasnąć, obok przez ścianę, cienką ścianę działową wyją psy, do tego jej mąż gra na skrzypcach dość nieudolnie Dość nieudolnie. Więc sobie proszę wyobrazić, i te psy jeszcze do tego wszystkiego no nie miały, nie były wypuszczane, żeby się załatwiać, więc tam się i załatwiały, więc i był smród. No, ale Katarzyna to wszystko e, cierpliwie znosiła. W roku 1747 umarł ojciec Katarzyny. Katarzynę to bardzo zabolało, ponieważ była z ojcem, chyba nawet bardziej kochała ojca niż matkę. Ale pozwolono jej tylko płakać po ojcu tydzień. Potem Elżbieta powiedziała, że no, jej ojciec nie był królem i nie wypada płakać więcej niż tydzień. Więc proszę sobie też wyobrazić, że te obyczaje były takie dosyć surowe. Kolejne, kolejne lata przynosiły różne nowe rewelacje, I tak w roku 1749 gruchła wiadomość, że Elżbieta, caryca Elżbieta, jest chora na raka. No i zaczął się wtedy na poważnie już zaczęto rozważać, kto rzeczywiście zasiądzie na tronie rosyjskim. Otóż większość ludzi nie wyobrażała sobie, że ten niedorozwinięty Piotr, czy z brakami umysłowymi, Piotr III zasiądzie po, na tronie po Elżbiecie. No więc Katarzyny też nikt nie rozważał. W ogóle Katarzyny to nawet nikt nie brał pod uwagę. Proszę Państwa, więc zaczęto myśleć, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, Gdyby również i caryca Elżbieta, ona sobie doskonale zdawała sprawę, że jej siostrzeniec nie nadaje się do rządzenia. Więc najlepiej byłoby, gdy, gdyby Katarzyna i Piotr mieli dziecko, to wtedy Piotra odsunięto by od władzy, dziecko by zostało carem Rosji i oczywiście w imieniu dziecka ktoś inny by sprawował rządy. No, ale problem polegał na tym, że Katarzyna z Piotrem dzieci nie mieli. Mamy już y, prawie pięć lat czy cztery lata po ślubie, a oni dzieci nie mają. Została im przydzielona w międzyczasie dama dworu nieka Czogłokowa, która również, tak jak powiedziałam, miała pilnować, czy młodzi wypełniają obowiązki małżeńskie. No i okazuje się, że nie wypełniają, że Piotr jest niezdolny, żeby, niezdolny, żeby wypełniać obowiązki małżeńskie. Tutaj proszę państwa, no ja dokładnie przyznam się szczerze, nie wiem. Jakoś specjalnie tego problemu nie studiowałam, ponieważ z jednej strony Piotr helpił się tym, że ma wiele, wiele kochanek, ale czy był do końca sprawny? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem chyba nie tylko moim, ale też w większości historyków, to jest to, że niestety te szkody, które te ubytki w zdrowiu Młodego człowieka, które poczynił alkohol, sprawiły również miały konsekwencje w życiu erotycznym, że on po prostu nie był, nie za bardzo był zdolny spełniać obowiązki małżeńskie. Zresztą on tam w łóżku się bawił, w żołnierzyki, zresztą często przychodził do, do łóżka, spali wspólnie z Katarzyną, więc on wtedy się bawił. Jak wchodziła ta Czogłokowa, to szybko zakrywali kołdry, zresztą Katarzyna go również kryła, nie donosiła na niego. Tak jak mówię, ona wiedziała, że jej życie jest związane z życiem Piotra. No i proszę Państwa zaczyna się problem, co zrobić z tym fantem, jeżeli Piotr nie jest się w stanie zmusić, żeby współżył z Katarzyną, więc być może ktoś inny powinien sprawić, że Katarzyna będzie w ciąży i wtedy uznać, że to jest dziecko Piotra. A Katarzyna, tak jak Państwu już powiedziałam, z dnia na dzień była coraz piękniejszą, coraz atrakcyjniejszą młodą kobietą. Ona w ogóle dużo czytała, ale w pewnym momencie zawsze mówiła w tych swoich pamiętnikach, że czytała no, takie poważne książki, jakieś filozoficzne, historie, historie świata, historię Rzymu starożytnego, filozofów Diderot, Woltera. Ale proszę Państwa, też czytała romanse. No więc jak miała te dwadzieścia parę lat, krew buzowała. Do tego wszystkiego była ładna, do tego wszystkiego ja coś tam żołnierze, mężczyźni się przewijali przez dwórcarski, krew nie woda, no więc trudno oczekiwać, że taka młoda dziewczyna no nie zainteresuje się kimś, czy ktoś nie zainteresuje się nią. No i rzeczywiście, pierwsze swoje takie jak gdyby. Yy, Głębsze, takie za, głębsze zauroczenie przeszła za Harem który był dowódcą straży Piotra III. Ponoć do niczego nie doszło, ale w konsekwencji Czarnyszew został odesłany na dwór. Daleko od, od Katarzyny. Tutaj, proszę Państwa, w międzyczasie dodam, że będę Państwu pokazywała zdjęcia z Peterhofu. Zaraz powiem, co to jest Peterhof dla tych z Państwa, którzy może nie mieli okazji być, bo wiem, że często, no te pokolenia, jak prowadzę wykłady dla Uniwersytetów III wieku, że dużo osób było w, tych, w Rosji, w Sankt Petersburgu więc być może Państwo też byli. No ale zaraz do tego wrócę. Proszę Państwa, no ale z Czarnysze, Czarnyszewem Katarzyna mówi, że do niczego nie doszło. Potem się pojawił nijaki lew na ryżki pod komorzy jej dworu, który, z którym lubiła spędzać czas i ją bardzo rozbawiał, aż w końcu chyba zakochała się w Sergiuszu Sałtykowie. I caryca Elżbieta przymykała na to oko, zakładając, że jeżeli rzeczywiście dojdzie, dojdzie, dojdzie do jakichś bliższych kontaktów i pojawi się dziecko, no to tak czy tak będzie ono uznane za dziecko Piotra. I proszę Państwa, no tak od 1752 Sałtykow stał się kochankiem Katarzyny. No i rzeczywiście Katarzyna dość szybko zaszła w ciążę. Pierwsze, pierwsze dziecko niestety poroniła. Drugie dziecko również poroniła i później to, to, drugie, to drugie poronienie bardzo odchorowała. I proszę sobie wyobrazić taką też sytuację, które Katarzyna jest ledwo żywa po utracie drugiego dziecka. Zresztą też utraciła dużo krwi, jest bardzo słaba, leży w łożu naprawdę w bardzo takim ciężkim stanie, a jej mąż w apartamencie obok, czy nawet w tym samym, powiesił szczura na szubienicy takiej specjalnie zrobionej. Ten szczur miał wisieć przez kilka dni, ponieważ no, ćwiczył właśnie Bawił się żołnierzykami, no i myszy czy szczury zjadły jednego z żołnierzyków. Więc ten szczur został ukarany przykładnie i miał dać przykład innym szczurom, żeby nie zjadali mu żołnierzyków. Więc widzicie Państwo poziom Piotra, Piotra III. I proszę sobie wyobrazić, że leżycie chorzy w łożu, a obok wisi na takiej szubienicy małej szczur. Który wisiał tam kilka dni. No dobrze. No w końcu dochodzi do trzeciej ciąży, i rzeczywiście tym razem Katarzyna donosiła dziecko, i 19, 19 września 1754 roku urodziła syna Pawła. W momencie jak dziecko urodziła, to proszę Państwa, dziecko w tym samym momencie caryca przyszła, dziecko zabrała, a Katarzyna została bez op jakiejkolwiek opieki. Przez cztery godziny leżała w tych no, pozostałościach organicznych po urodzeniu dziecka. Nikt się nią nie zajął, nikt się nią nie zaopiekował, nie zmienił pościeli, nie zmienił koszuli, nie wymył jej. Nic. Leżała tak przez cztery godziny. Po 40 dniach dopiero po raz pierwszy zobaczyła swoje dziecko. No dobrze, proszę Państwa. To teraz może parę słów o Peterhofie. Peterhof jest to, znajduje się niedaleko Petersburga. Można tam dotrzeć i zarówno oczywiście drogą lądową, ale można też dotrzeć drogą morską. Bo tutaj, tutaj na horyzoncie daleko, daleko widzicie Państwo Bałtyk, więc ten kanał, który tutaj jest od tych font pięknych, wspaniałych fontan w ogrodach w Peterhofie, prowadzi do, prosto do, do Morza Bałtyckiego i można też Przejechać się wodolotem, to tak plus minus godzinę trwa do przystani w Petersburgu. Czy odwrotnie, czy z Petersburga, tutaj do przystani w Peterhofie. Proszę Państwa, no, życie się zmienia, świat się zmienia ciągle, szczególnie ten rok 2020 nam pokazał, jak często mamy do czynienia ze zmianami. Tutaj ja byłam w 2018 roku w Petersburgu i w Peterhofie. Udało mi się wtedy zwiedzić tylko ogrody w Peterhofie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, w tamtym czasie, nie wiem jak jest teraz, w tamtym czasie dystrybucja biletów do pałacu czy do ogrodu jest dosyć, może nie tyle skomplikowana, ale trzeba po prostu długo odstać w kolejce. Do pałacu jest to przynajmniej 2-3 godziny. Do ogrodów jest trochę lepiej, ponieważ tam jest jakby ten ruch płynny. Jeżeli, wchodzi, jeżeli ja wchodziłam w 2018 roku do pałacu, to wpuszczano grupę ludzi, potem było 20 minut przerwy i kolejną grupę ludzi. Ponieważ wcześniej odwiedziłam Carskie Sioło i stałam dwie godziny po to, żeby się dostać, nawet 2,5 żeby się dostać do pałacu. Więc Peterhof sobie zwiedzanie Peterhofu pałacu w Peterhofie sobie tym razem odpuściłam, ale wróciłam zimą i to była bardzo dobra decyzja. Oczywiście ja państwa nie namawiam, żebyście jechali i zimą i latem, tylko mówię, że ewentualnie jest Mogą być pewne trudności. Oczywiście zawsze pada tutaj pytanie, przecież można było kupić bilet przez internet i nie stać w kolejce. Otóż wtedy, jak ja byłam, nie było takiej możliwości i nieważne, czy państwo byliście indywidualnie, czy byliście z grupą. Trzeba było stać w kolejce, ponieważ chodziło o przepustowość w zwiedzaniu. I powiem Państwu szczerze, że o ile no byłam zła, że musiałam stać, nie byłam, byłam sama, więc nikt nie mógł mnie zastąpić w staniu tej, w tej kolejce. Ale z drugiej strony, zwiedzanie jest dużo, dużo bardziej komfortowe niż na przykład w takim wersalu we Francji, gdzie tam nikt nie patrzy i właściwie można być zgniecionym przez tłum. Nie wiem, grup chińskich chociażby. No dobrze, wracając. A, do Peterhofu. Proszę Państwa, Peterhof jest to posiadłość założona przez Piotra, Piotra Wielkiego. Ten pałac, który Państwo tutaj widzicie w takim stylu baroku, baroku rosyjskiego, styl, który no nie wszystkim znawcom się podoba. Ja bardzo lubię barok rosyjski. Jest dużo złota, jest dużo zdobień. No Może to jest, niektórzy twierdzą, że to jest trochę kiczowate. Dla mnie, mnie się to podoba, ale jak to się mówi, o gustach się nie dyskutuje. Ten pałac, który Państwo tutaj widzicie, został pobudowany. Yy, Zainicjowana budowa została już za Piotra Wielkiego, ale tak naprawdę do jego wspaniałości przyczyniła się właśnie caryca Elżbieta, która ona w zasadzie te wszystkie rezydencje no Miała wizję tych rezydencji. Proszę Państwa, te fontanny, przepiękne, kaskadowe fontanny, ich jest około 100, są zasilane źródłami naturalnymi, czyli tam nie ma specjalnych pomp, które tą wodę powodują wytresk tej wody. To jest wszystko siła natury. Tak przynajmniej tłumaczą mi przewodnik i też w innych źródłach to sprawdzałam, że tak to rzeczywiście działa. Ponieważ zresztą Piotr, jak wybierał sobie miejsce na swoją rezydencję, on nie mieszkał pierwotnie w tym pałacu, mieszkał w innym, ja Państwu pokażę, no to architekci, którzy chcieli te fontanny zrobić, Stwierdziły, że, stwierdzili, że w tym drugim miejscu, pierwotnym miejscu, jednak te fontanny będą, nie, nie będą pracowały tak jak tutaj i w końcu zdecydowano się na y, tą lokalizację w Peterhofie. Proszę Państwa, jest to olbrzymi kompleks, olbrzymi kompleks naprawdę. Ja jeżeli Państwo kiedyś pojedziecie do Petersburga, a od razu Państwu mówię, że przynajmniej na obecną chwilę nie ma wiz do Petersburga, jest wiza elektroniczna i nie ma większych problemów, żeby na tą wizę wjechać do, do Sankt Petersburga, nie do całej Rosji, bo do Moskwy już obowiązują wizy, ale do Petersburga wizy nie obowiązują, tylko są te elektroniczne. Taka, taka właściwie promesa, że możecie Państwo wjechać. Jeżeli byście Państwo kiedyś właśnie byli i pierwszy raz w Peterhofie, w ogrodach, to ja sugeruję wziąć sobie jakiś, jakąś przejażdżkę po parku, żebyście Państwo zobaczyli, bo tam cała ta architektura, ta mała architektura jest na tyle ciekawa, że warto to wszystko objechać i ewentualnie potem wrócić do miejsca, które byście chcieli Państwo zobaczyć bliżej. No dobrze, ale wróćmy do, w tle mając te piękne fontanny, wróćmy państw, proszę Państwa do Katarzyny II. Katarzyna II, odkąd urodziła dziecko, przestała liczyć się w ogóle dla kogokolwiek. Po prostu prawie, że o niej zapomniano, że w ogóle istnieje. W związku z czym Katarzyna mogła zająć się Innymi przyjemnościami, a mianowicie no, czy sautyków od razu Sałtykowa, jak się dziecko urodziło, też od razu odesłano, zresztą on miał żonę. Więc Katarzyna zbliżyła się do Naryszkina, bawili się wspólnie, przebierali się, bardzo były modne wtedy przebieranki na mężczyzn, kobiety się ubierały jak mężczyźni, pisali do siebie listy, ona przychodziła do niego, on do niej się wkradał, więc takie bardzo miłe rozrywki. No i w pewnym momencie Naryszkin zachorował i listy do Katarzyny zaczął pisać jego przyjaciel. Stanisław, a, Stanisław Poniatowski, dobrze nam znany, nasz przeszły król. Proszę Państwa, no ale w końcu Katarzyna się zorientowała, że to chyba nie on pisze, poznała Stanisława Poniatowskiego. No i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, młodzi się bardzo w sobie zakochali. Stanisław Poniatowski był sekretarzem ambasadora angielskiego w tamtym czasie. Poznali się w roku 1756 roku. Proszę Państwa, Stanisław Poniatowski, jak niektórzy mówią, nie był może bardzo urodziwy, ale jego cała aparycja, jego elokwencja, wykształcenie, to, że podróżował po świecie, sprawiło, że był naprawdę miłym towarzyszem i zabaw, i rozmów. No i bardzo był też no, takim wykształconym, były też, dorównywali sobie poziomem inteligencji, więc to jest dosyć. To jest naprawdę, naprawdę ważne. Do tego wszystkiego Katarzyna też zaczęła, Katarzynie zaczęło brakować pieniędzy. Elżbieta od czasu do czasu dawała jej prezenty, ale te prezenty, jak określała Katarzyna, były no, najgorszej służącej by nie dała. W każdym bądź razie Katarzyna nie miała, nie miała pieniędzy. A skąd w ogóle um, ci ludzie, którzy mieszkali na dworze, no, Mogły mieć pieniądze. Oczywiście ze swoich majątków. Katarzyna majątku nie miała, więc nie miała pieniędzy. No była, miała pensję u Elżbiety, ale ta pensja nie wystarczała jej nastroja. Ona zaczęła już dostrzegać walory swojej urody. Zaczęła na przykład na balach przebierać się po trzykroć. Więc ym, no, potrzebna była jej kasa, była jej potrzebna. No a kolejnym źródłem dochodu wielu ludzi na dworze były po prostu. Bycie informatorem dla jakichś konkretnych ambasadorów. No i tutaj Poniatowski ją trochę zwerbował dla ambasadora, pracowała trochę dla ambasadora Anglii. I stamtąd też dostawała pieniądze. Proszę Państwa, w 1757 roku urodziła córeczkę ze związku ze Stanisławem Poniatowskim. Niestety córeczka zmarła. Po dwóch latach. No, ale, proszę Państwa, ten, ten spisek w końcu, może nie tyle, że spisek, ale te intrygi trochę posła, posła angielskiego w którymś momencie wyszły na jaw. Katarzyna się tam nie pojawiła, że, że pracowała dla niego, ale bardzo się bała, że to się wyda i że będzie torturowana, między innymi. Więc to też sprawiło, że potem, jak już została carycą, Pierwsze, co to zniosła, tortury. No dobrze, przejdźmy dalej w naszej opowieści. 25 grudnia 1761 roku umiera caryca Elżbieta. Proszę Państwa, a w tle mamy fontanny, fontanny oczywiście w ogrodach w Peterhofie. Tutaj mamy taki mały ermitaż, a tu mamy mały domek. To jest pierwszy dom. W którym, y, który tutaj został pobudowany i w którym znajduje się takie apartamenty y, Muzeum Piotra I. Tam, proszę Państwa, nawet możecie zobaczyć łóżko Piotra I. Zaskakująco krótkie, biorąc pod uwagę, że Piotr miał, dwa, przeszło dwa metry wysokości, to wszyscy zadają pytanie, jak on się tam mieścił. Oczywiście jest panu wtedy na siedząco, ale to jest ten pierwotny dom, który powstał tutaj na samym początku. No ale wracajmy do, Wracajmy do Katarzyny. Proszę Państwa, no i co? Umiera Elżbieta, umarł król, niech żyje król. W tym samym momencie jej carem Rosji stał się Piotr III, ale się jeszcze nie zdążył koronować, więc, no i Piotr III zaczyna się, jest dla niego to najpiękniejszy dzień prawdopodobnie jego życia. I tutaj warto też zaznaczyć, jak przechodził żałobę Piotr, a jak żałobę, przechodziła żałobę Katarzyna. Otóż Katarzyna, Piotr, może zacznijmy od Piotra, Piotr, imprezy, bale, rauty, przyjęcia. Przede wszystkim też warto jeszcze wspomnieć, że Piotr był w tym czasie związany, zresztą może jakiegoś czasu, był związany z Elżbietą Woroncową. To miała być jego przyjaciółka, kochanka. Wielokrotnie Piotr podkreślał do Katarzyny, jak ta Elżbieta Woroncowa jest mądra, piękna itd. W momencie, kiedy umarła caryca, to Elżbieta Woroncowa zaczęła się czuć jako ta, której się należy pierwszeństwo. Nie żona, czyli Katarzyna II, tylko właśnie, że, że Woroncowa powinna siedzieć na miejscu. Carycy. Więc czasami dochodziło do konfliktów, bo Katarzyna też nie pozwalała sobie za bardzo, żeby, nie, no nie chciała dopuścić do tego, żeby zajęła jej miejsce. Więc spowodowało to wściekłość Piotra, który powiedział, że Katarzynę zabije, wyśle do monastyru, oczywiście przy gościach wyzywał ją też od, gru, od głupiej. W pewnym momencie nawet jego wujowie z Prus zaczęli go upominać, że to nie jest zachowanie, które powinien, jak, się, jak powinien zachowywać się car. Także tutaj było prawdziwe ryzyko, że w każdej chwili Katarzyna zostanie usunięta przez Piotra, zamknięta w klasztorze, to żaden, żadna nowość, czy nawet zabita. Kolejną rzecz, którą Piotr prowadził, to było, proszę Państwa, kazał drukować pieniądze no to nie jest dobre dla gospodarki, nigdy nie było. Kolejną rzeczą, wielkim błędem, jaki popełnił, to za, z, zdecydował się wojnę. Wtedy Rosja prowadziła wojnę z Prusami. I proszę państwa, y, Piotr, który był zachwycony Prusami, zachwycony Fryderykiem Wielkim, w momencie śmierci Elżbiety natychmiast podjął kroki w celu podpisania pokoju z Prusami. Rosja w tej wojnie Miała przewagę. Więc wojsko rosyjskie było zażenowane tym, że trzeba się poddać. Mało tego, on zakazał im nosić rosyjskich mundurów. Kazał sprowadził pruskich żołnierzy, żeby uczyli Rosjan musztry. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie było, jaki niesmak musiał spowodować To, jakie to było że właśnie ci, którzy do tej pory byli ich wrogami, teraz mają ich uczyć musztry. Więc, no, mnóstwo takich rzeczy, które z kolei znowu mówił, że zwalczał prawosławie. Więc mniejsi duchowieństwo prawosławne zaczynało się obawiać, że Piotr może znieść prawosławie, wprowadzić protestantyzm. Dobrze, zostawmy Piotra. Jak się zachowuje Katarzyna? Katarzyna, proszę Państwa, wdziewa czarne szaty, chodzi na codzienne nabożeństwa, tam przez jakiś czas odprawiały się nabożeństwa za spokój duszy Elżbiety, modli się w cerkwiach i co widzi, co widzą duchowni prawosławni, co widzi zwykły lud? Że to jest kobieta, która jest im bliska, która z nimi przeżywa żałobę, która szanuje ich tradycje, szanuje ich religię. Ona jest im zdecydowanie bliższa. Kolejna rzecz, jak Państwu powiedziałam, Piotr zakazuje mundurów rosyjskich. Co robi Katarzyna? Katarzyna sobie szyje suknię, która jest inspirowana mundurem rosyjskim czyli kolorystyką, ornamentyką, guzikami, no, odpowiednimi oznaczeniami. Ona sobie szyje suknię. Co widzi armia? To jest nasza carowa, to jest nasza Maciuszka, jak na nią mówili, a nie Piotr. Piotr jest kimś obcym, kimś oszalałym. I proszę Państwa, warto też dodać, że Katarzyna przez całe swoje yy, i życie chyba, i panowanie dbała o swoją markę. Ona wszystko to, co robiła dobrze, co, co wydawało się, że może ją podnieść w oczach czy ludu, czy nawet opinii światowej, opinii europejskiej, ona o tym mówiła, ona to pokazywała, umiała, jakbyśmy to powiedzieli, dbała o swój PR, dbała o swoją markę. Że tak naprawdę nikt nie, jak mówiłam Państwu, w dzieciństwa chowała to, co myśli naprawdę w sobie. Natomiast sama siebie kreowała na wielką dobrodziejkę, na kobietę, która jest związana z tym krajem, z jej nową ojczyzną, która chyba już przestała być jej nową ojczyzną, która stała się jej właściwą ojczyzną. No więc, proszę Państwa. Co dalej? Wszyscy są zaniepokojeni, zaczynają naciskać na Elżbietę, na Katarzynę, przepraszam, że powinna doprowadzić do przewrotu, do usunięcia Piotra. Zresztą pojawiają się znowu kolejne rozważania, kolejne pomysły, co zrobić, żeby usunąć Piotra z tronu, kto zajmie jego miejsce? No oczywiście Katarzyna. Tutaj też taka ironia losu. O ile Piotr III związany był z Elżbietą Woroncową, to była jego oddana przyjaciółka, kochanka, towarzyszka życia, można powiedzieć. O tyle przy Katarzynie II była niejaka Katarzyna Daszkowa. Która była siostrą Worącowej, Daszko, czy z domu Worącowa i z męża Daszkowa. I ona, jak również też nowy kochanek Katarzyny, Georgi Orłow, namawiali ją do tego, żeby dokonała przewrotu. Nie wiemy dlaczego Katarzyna tego nie zrobiła. Czy się bała, czy nie uważała, że nie da rady, że to być może za wcześnie. Nie umiem Państwu powiedzieć. W każdym bądź razie powiedziała nie. Ale sytuacja się dalej rozwija, jest coraz, ona jest w coraz gorszej sytuacji. No i armia też coraz bardziej się buntuje, w zasadzie już wszyscy mają dosyć tych rządów. No i w pewnym momencie, proszę Państwa, 28 czerwca 1762 roku. W tym oto pałacu, również w Peterhofie, bo tam są w Peterhofie są takie mniejsze pałacyki, Katarzyna śpi, o szóstej rano ktoś się do niej dobija, przyjechał brat Georgii Orłowa i mówi Pani, czas wstawać, pasek aresztowany. Coś o co chodziło, kim był ten pasek? Otóż proszę Państwa, jeden ze zwykłych żołnierzy zapytał tego właśnie paska, kiedy to Matiuszka Katarzyna Przejmie, przejmie władzę, dojdzie do władzy, będzie carycą. Pasek no, powinien o tym fakcie donieść swoim um, przełożonym, czego nie zrobił. I za to ktoś inny doniósł, no i za to został Pasek aresztowany. No i w tym momencie zaczął się przewrót. Katarzyna pośpiechu zaczęła się ubierać, wsiadła, w, w zasadzie tak jeszcze nawet nie do końca ubrana, wsiadła w karetę i pojechała do Sankt Petersburga, gdzie tam kolejne oddziały oddawały jej przysięgę na wierność. Oczywiście, to, proszę państwa, nie było tak, że wszyscy na 100%, niektórzy się wahali, ale większość miała serdecznie dosyć, dosyć rządów Piotra. A co z Piotrem? Otóż Piotr y, dzień wcześniej miał dość y, intensywny wieczór, dość burzliwy wieczór, więc obudził się około 14:00. Był w tym Oranienbaumie i stwierdził, że to jest pałac, który jest niedaleko Peterhofu. Stwierdził, że spędzi popołudnie, że zje z żoną obiad, no i pojechał do, do Peterhofu, żeby zastać żonę. Żony nie zastał, dowiedział się, co się stało, bo do tej pory nie wiedział i wpadł w panikę, nie wiedział, co robić. Popłynął więc do twierdzy, ktoś mu doradził, żeby popłynąć do twierdzy Kronstadt na wyspie na Bałtyku. Popłynął do twierdzy Kronstadt, ale oni powiedzieli mu nie, my złożyliśmy przysięgę na wierność Katarzynie, my cię już tam nie wpuścimy. No więc pojechał znowu do Petersburga, tam spotkał się z Katarzyną i bez żadnych ceregieli, bez najmniejszego mrugnięcia okiem podpisał abdykację. Proszę Państwa, a my tym samym jesteśmy w tym pałacu, w którym Katarzyna dowiedziała się o tym, że Pasek został aresztowany. I tutaj chcę Państwu pokazać, jak piękne są też te kolekcje czy zastawy. Tutaj mamy głowę Katarzyny, Katarzyny II, a tutaj już Peterhof Zimą. Proszę Państwa, no rzeczywiście to jest najlepsze wyjście zwiedzać ogrody latem. A pałac zimą, ponieważ, jak państwo widzicie, tu praktycznie nie ma ludzi. I powiem państwu szczerze, że byłam tylko ja i przede mną jakaś grupa chińska, i właściwie miałam te wnętrza sama dla siebie. No to była prawdziwa rozkosz, robienie zdjęć. Co do stylu, tak jak państwu mówiłam, niektórzy specjaliści, architekci, historycy sztuki twierdzą, że jednak te pałace rosyjskie są mają zbyt wiele przepraszam mają zbyt wiele ozdób. że mają zbyt wiele ozdób, że są zbyt wiele złota. No niech oni sobie mówią, co uważają. Ja mnie się to podoba. Może rzeczywiście trochę złota jest za dużo, ale no w końcu jest to pałac carów. No proszę państwa, też może warto powiedzieć, warto powiedzieć. Z drugiej strony jak paśmy patrzyli, że z tego złota pewnie też dużo Wynika z, z tego, że zabierali ziemię, chociażby z naszych zaborów, korzystali, no ale to już jest rzecz drugo, bym powiedziała, drugoplanowa. Można też, warto też dodać, że Peterhof był totalnie zrujnowany podczas II wojny światowej. To, co Państwo widzicie, to jest wszystko rekonstrukcja. Tutaj mamy kolejne, kolejne pokoje. Proszę Państwa, sala tronowa, tutaj tron Katarzyny II. Katarzyna II na koniu. Proszę Państwa, no i teraz pojawił się problem, co z tym Piotrem zrobić, tak? No bo Piotr abdykował. No i Katarzyna. <laughs> Katarzyna, no nie, nie jest głupia, wie, że on, jak zostanie żywy, jak będzie żył, no to tutaj obok niej, no to będzie chwili, za, za chwilę albo ktoś mu potrzebczy, albo on sam będzie chciał ją obalić zamknąć go w klasztorze, co było, w monastyrze, co było bardzo popularną formą, no też zawsze z tego monastyru może wrócić. Sam Piotr poprosił Katarzynę, żeby zachowała go przy życiu i pozwoliła mu wyjechać do księstwa w Holsztynie, do księstwa w Holsztynie i tam, żeby sobie mógł mieszkać z Woroncową. Ale póki co został odesłany do pałacyków w Roksprzy. No ale Któregoś dnia, to jest proszę państwa, początki lipca tego roku 1762, przypominam, 28 czerwca był przewrót, a tu mamy początek lipca. Bracia Orłowowie przyjeżdżają do Katarzyny, padają jej do stóp i mówią: Matuszka, wybacz nam, wybacz, do nieszczęści się stało. No, zginął Piotr. No, niefortunnie nastąpił jakiś wypadek, chyba zawał serca, że wydała się jakaś szarpanina, no i Piotr dostał zawału serca i zmarł. No, proszę Państwa, wiadomo, że w różne cuda można wierzyć, no ale czy w takie, to że tak na rękę, bo to było bardzo na rękę Katarzynie, że on zmarł. No to tak wątpiono. Zaczęły się podnosić głosy, że został Piotr zabity czyli to świadczy też, że Piotr jeszcze jakiś zwolenników miał. Co zrobiła Katarzyna? Zleciła sekcję zwłok, wystawiła w Soborze, w Monastyrze Newskim, w Soborze Newskim, przepraszam, Ym, tylko to nie jest ten Sobór Kazański, który Państwu pokazywałam, tylko w innym miejscu, wystawienie zwłok. Kto chciał, mógł podejść do Piotra, oddać mu honory, Natomiast sekcja zwłok stwierdziła, że był to zawał serca. No, oczywiście, prawdopodobnie Piotr został uduszony przez braci Orłowów, no, ale jakby oficjalnie o tym się nie mówiło. Proszę Państwa, to też warto dodać, że Katarzyna II nigdy nie powiedziała, że Paweł, jej syn, był synem Sołtykowa. Ona zawsze podkreślała, że to był syn Piotra. Więc to też taka może ciekawostka. Proszę Państwa, Katarzyna nie popełniła tego błędu co Piotr, i natychmiast, prawie że natychmiast się koronowała. No tyle, ile czasu potrzeba na przygotowanie koronacji 22 września 1762 roku koronowała się w Soborze Uspieńskim w Moskwie. Tu jest jeszcze sala balowa, proszę Państwa, proszę mi wierzyć, to, że jest pusta to tylko dlatego, że to był początek, to była gdzieś połowa grudnia w Petersburgu i tam w ogóle nie było wycieczek. Tak wygląda Peterhof, Peterhof zimą, ogrody. No, a tutaj mamy gabinet. Katarzyna generalnie nie lubiła zbyt dużych wnętrz, wolała takie mniejsze gabinety. Tu mamy jej gabinet i jej biurko. Na tym biurku stoją po piersiach Diderot i Voltera, filozofów, z którymi Katarzyna była. Związana, z którymi utrzymywała korespondencję. A tutaj mamy dwa zestawy: zestaw do kawy i zestaw do, do herbaty. Katarzyna, jak wstawała, wstawała wcześniej, jak na Władczynie, bo o szóstej rano, zaczynała dzień mocną kawą. Potem pracowała do godziny ósmej, gdzieś tak pracowała. Na o godzinie ósmej brała się za inne obowiązki, pewnie śniadanie, ale też obowiązki czy przyjmowanie jakichś posłów, czy ambasadorów, czy spotkania. Natomiast to, że w, no, ważne jest to, że wstawała o szóstej rano. A tutaj mamy około 17 też miała przerwę. Tu mamy komplet do herbaty. I teraz, proszę Państwa, zastanawiałam się, no bo to już jest bardzo dużo, Katarzyna jest u władzy, została carycą. I teraz zastanawiałam się, jak tu Państwu powiedzieć, zarysować, naprawdę tylko zarysować jej niektóre z osiągnięć, jeżeli chodzi o, o politykę w Rosji, o, o Rosję w ogóle. Więc... I o jej życie intymne, bo to też jest dosyć ważne. Więc może tak, zacznijmy od tego, co jest najciekawsze, czyli od tego życia intymnego, prawda? Wszyscy wiemy, że Katarzyna miała wielu kochanków. Ja to nie będę Państwu z nazwisk wymieniać, przynajmniej nie z wszystkich nazwisk wymieniać tych kochanków, ale tak jakby podsumuję ten temat. Proszę Państwa, przede wszystkim cała ta bardzo niepochlebna opinia Katarzyny o jej życiu erotycznym, o jej życiu seksualnym, o jej ekscesach, bardzo wiele jakby przyczynił się do tej złej opinii matki jej syn Paweł, którym matki nie cierpiał. Nie cierpiał jej kochanków, którzy często byli w jego wieku, więc. Rozpowiadał naprawdę niestworzone rzeczy, i to współżycie chociażby z koniem, czy to są takie różne bardzo często pomysły właśnie Pawła, syna Katarzyny, ale to nie znaczy, że ona tych kochanków nie miała. Oczywiście miała bardzo wielu kochanków. Dzięki Grzegorzowi Orłowowi, o którym już wspominałam, dostała zyskała sobie poparcie armii i mogła dokonać przewrotu. Ale Orłow z czasem jej się znudził z różnych powodów, chociażby z tego powodu, że Orłow naciskał na małżeństwo. A Katarzyna zdawała sobie z tego sprawę, że nie o małżeństwo mu chodzi, tylko o to, żeby przejąć władzę, jeżeli on zostanie jej mężem, to tym samym w jakim stopniu carem, i być może bardzo szybko się jej pozbędzie, na co ona sobie nie mogła pozwolić. Miała zbyt silny charakter, zbyt, zbyt była zdeterminowana, żeby rządzić, żeby y, pozwolić sobie na to, żeby Orłow bądź co bądź, chyba nawet niedorastający, znaczy na pewno niedorastający inteligencją do Katarzyny rządził Rosją. Więc y, rozstała się. Kolejnym takim istotnym kochankiem dla Katarzyny był Georgi Patiomki. To był człowiek, który wiedział, który pomimo tego, że w pewnym momencie jej się znudził, był cały czas jej dobrym przyjacielem. I chyba on jako jedyny na tyle był inteligentny, że zdawał sobie z tego sprawę, że Katarzyna nie chce ślubu. Chce miłości, chce czułości jak każda kobieta, jak każdy człowiek, natomiast nie oczekuje, że jej kochanek stanie się jej mężem. I nie oczekuje, że jej kochanek jej będzie mówił, co ona ma robić. Bo proszę Państwa, wszyscy, wszyscy ci kochankowie chcieli ją wziąć po prostu pod pantofel chcieli rządzić, no co Katarzyna jako kobieta taka zaradna, z charakterem nie chciała dopuścić. Patjonk był kochankiem, który ją najwięcej kosztował. Wydano na niego około 50 milionów rubli. Natomiast, tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy przestał być, spełniać tę rolę kochanka. Stał się jej przyjacielem, doradcą, ona z nim mogła porozmawiać na wiele tematów. Mało tego, jeżeli ktoś wpadł jej w oko, jeżeli ktoś wpadł jej w oko, jakiś nowy młodzieniec, bo zazwyczaj ci kochankowie byli młodsi od niej, no to patomkin miał za zadanie zrobić przede wszystkim wywiad o tym młodym człowieku, bo taka była też procedura, proszę Państwa, patomkin robił wywiad, potem jak wywiad wypadł pozytywnie, Młody człowiek przechodził badania lekarskie, czy nie ma jakiejś zaraźliwej, brzydkiej choroby. Następnie trafiał do tak zwanej damy, która sprawdzała go, czy ma wystarczająco dużo umiejętności w łóżku, i dopiero potem trafiał do Katarzyny, do Katarzyny II, która rzeczywiście miała dużo tej energii, takiego energii żywotności seksualnej. Proszę państwa, no wiele z tych kochanków, tak jak powiedziałam, był jeden Łasko i chyba się nazywał. To on miał 22 lata w momencie kiedy Katarzyna miała 55 lat i on nie był w stanie zdrowotnie, siłowo spełnić oczekiwań Katarzyny. I biedny lekarz mu dawał różne środki pobudzające, pił alkohol. I to wszystko spowodowało, że jego organizm był na tyle wykończony, że jak się zachorował na anginę, po prostu zmarł. Więc inny z kolei, mimo tego, że przechodził badania lekarskie, tak jak powiedziałam, no to w trakcie związku z Katarzyną zdradzał ją z innymi damami dworu i tak przysporzył jej chorobę, też tą brzydką chorobę zakaźną czyli to pewnie była pewnie był kiła. Choroby weneryczne, mam to na myśli, choroby weneryczne. Tak więc proszę państwa, to życie seksualne rzeczywiście Katarzyna miała dość dość bogate, ale z drugiej strony no, potępiamy ją, prawda? Natomiast no, nieco wcześniej żył Ludwik 15., który również miał mnóstwo kochanek, no, ale jakby to jest jakby zrozumiałe. A tutaj no, historia jej trochę tego nie może darować. Chociaż pewnie też w jakimś stopniu, tak jak powiedziałam, przysłużył się do tego Paweł. Kolejną rzeczą, którą by warto było pewnie poruszyć, no to jest polityka społeczna. Proszę Państwa, Katarzyna dbała o Rosję. Wydaje mi się, że to była naprawdę dobra władczyni. Biorąc pod uwagę, że była Niemką i że to był jej kraj jakby trochę przypisany, to naprawdę starała się wywiązać ze swoich obowiązków. Co robiła? Po pierwsze, po pierwsze zakazała drukowania pieniędzy. Zadbała o to, żeby budżet państwa poprawił swoją sytuację poprzez sprzedaż urzędów, poprzez... Prośbę o zwrot długów, jakie niektórzy brali od państwa, poprzez sprzedaż ziemi, która nie, nie miała jakiegoś, nie przydawała się. Więc ten budżet zaczął się stabilizować. Kolejną rzeczą, jaką, jaką było, było jedną z kilku, proszę państwa, bo ja już nie mówię ani chronologicznie, tylko tak bardzo, bardzo ogólnikowo zniesienie tortur. Absolutnie zniesienie tortur. Zresztą też y, bardzo rzadko stosowano za Katarzyny karę śmierci. Ja nie powiem, że nie stosowano, ale na przykład zaraz jak Katarzyna się koronowała we wrześniu, to już w październiku były pierwsze spiski przeciwko jej władzy. Zostali spiskowcy wyłapani, skazani na karę śmierci, ale tuż przed wykonaniem egzekucji Katarzyna wysłała ułaskawienie. Proszę Państwa, za każdym razem, gdy coś takiego zrobiła, informowała swoich przyjaciół, filozofów francuskich, Woltera zwłaszcza, który był zachwycony jej oświeconym podejściem do władzy. Kolejną rzeczą, na przykład powiedziała, że odpowiedzialność karna powinna dotyczyć dzieci powyżej 17 roku życia, że jeżeli jest dziecko młodsze niż 10 lat, to rodzice powinni karać. Zaczęła dostrzegać potrzebę edukacji kobiet. Na Ukrainie na przykład stworzyła takie ośrodki, chciała stworzyć ośrodki dla edukacji dziewcząt. Proszę Państwa, inna sprawa jest, że ona chciała, wydawała jakieś edykty, ale nie zawsze one były wprowadzane w życie. Dostrzegła problem głodu w Rosji. Sprowadzono ziemniaki z Irlandii. Mało tego, my teraz, proszę Państwa, jesteśmy na bieżąco ze szczepieniami. Praktycznie, jakby, którekolwiek by Państwo nie otworzyli wiadomości, to dostajemy zasalani informacjami o szczepionkach. To ja Państwu chcę powiedzieć, że w tamtym czasie dużym problemem była ospa. Bardzo dużym. I rzeczywiście ospy się bano. Y więc szczególnie w wieku dorosłym, jak się ktoś zaraził ospą. I wtedy pojawiła się. No, taka pra, można powiedzieć w cudzysłowie szczepionka przeciwko ospie. Co zrobiła, zrobiła Katarzyna? Zaszczepiłaś, chociaż było to dużo większe ryzyko niż teraz, i dużo mniej wiedziano niż teraz na temat szczepionek, Katarzyna wraz ze swoim synem się zaszczepiła przeciwko Ospie. I co jeszcze zrobiła? Bo to, że się zaszczepiła, to jakby. No, by nikt o tym nie wiedział, ale ona w cerkwi powiedziała, że ona jest jak pasterz dla swoich owieczek. Ona dla nich się zaszczepiła, żeby mogła rządzić, żeby mogła być dla nich, żeby nie, 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 nie umrzeć na, na ospę. Kolejny widziała, jak jest, że prawo ma wiele prawo czy karne, czy prawo społeczne, ma wiele złych. Złych ustaw, złych paragrafów, więc ona nie zmieniała prawa, ale napisała taką książkę, olbrzymią książkę, taki nakaz, w którym pewne rzeczy powiedziała, jak tworząc prawo, co się powinno uwzględnić, jak to powinno się zrobić. Nakazała swoim urzędnikom czytanie tego przynajmniej raz w miesiącu. Dbała też o miasta. Z Moskwę bardzo też zmieniła, tam pewne rzeczy usunęła pewne rzeczy nowe się pojawiły. Tutaj proszę państwa jeszcze raz przemienimy obrazki Peterhof zimą, a tutaj już państwa zapraszam do carskiego sioła. Kolejna rzecz, jeżeli w momencie kiedy przejęła władzę, no wiadomo, że było, że część osób jednak no, jest wiernych carowi Piotrowi. No i więc w większości zaczęła się tych ludzi pozbywać. Ale kiedy zauważyła, że są ludzie, którzy są jej niezbędni, bo znają się na przykład na dowództwie. Ona się nie znała na wojsku, ale oni się znają dobrze na dowództwie żołnierzem, na dowództwie, na, na wojsku, takich ludzi zostawiała, nie pozbywała się ich. To, że na przykład, o, przepraszam, to nie tą stronę, to, że na przykład była y, przeciwna karze śmierci, jeszcze taki przykład, dwóch braci popełniło, y, znaczy ktoś popełnił morderstwo, no i byli oskarżeni o to bracia. Przy czym nie wiadomo, który z braci, nie wiadomo było, który z braci tego morderstwa dokonał. Jeden brat brał, mówił, że to on, po to, żeby tego drugiego brata zwolnili. Ten drugi brat robił to samo, mówił, że to on po to, żeby tego pierwszego zwolnili. Katarzyna była tak poruszona tym, tym, tą historią, że uwolniła obu braci. ale oczywiście natychmiast napisała o tym do Woltera, żeby wiedział jak ona tutaj stara się dbać, no nie wprowadza kary śmierci. To są proszę Państwa tylko takie strzępy różnych ciekawych rzeczy dotyczących rządów Katarzyny II, które pokazują, że rzeczywiście starała się ten naród jednak wyprowadzić z takiego, takiego, takich ciemności, wprowadzić pewne oświecenie, chociaż to jest duży naród, Olbrzymi, Rosja jest olbrzymim terenem, no i wiadomo, że to wszystko to, że ona chciała, to jeszcze nie znaczyło, że tak się działo. Polityka zagraniczna była nastawiona pokojowo, więc bardzo szybko, ale zaczęto się niepokoić całymi tymi zajściami i pierwsza wypowiedziała Rosji wojnę Turcja. Proszę Państwa, no Katarzyna nie umiała, nie znała się na wojsku, ale miała przy sobie dosyć mądrych ludzi. No i co ciekawe, wtedy Rosja nie posiadała floty czarnomorskiej. Miała tylko flotę bałtycką i to też pewnie nie najlepszą. Więc zaczęto rozważać budowę, tworzenie floty czarnomorskiej. I proszę Państwa, oni wtedy opłynęli praktycznie Europę. Przez Bałtyk, przez Morze Śródziemne, przez Bałtyk, Atlantyk, Morze Śródziemne dostali do Morza Czarnego i tam y, pokonali Turcję i od tej pory zaczęła budować flotę czarnomorską, stworzyła Odessę. W Odesie. Były dwie wojny z Turcją, obydwie wygrane dla Rosji. W momencie, kiedy zauważono, że Katarzyna jest bardzo silną osobowością, że potrafi rządzić, zaczęto się w Europie niepokoić, szczególnie Fryderyk Pruski. Zaczął się dogadywać z Austrią, czy by przypadkiem trochę tej Rosji nie uszczuplić. Katarzyna no, zauważyła takie trendy. Też proszę Państwa, ja to mówię w niesamowitym, niesamowitym uogólnieniu. I zasugerowała, czy by nie lepiej, zamiast kosztem Rosji, to może, czy ona nie mówiła o Rosji, czy Rosja, czy, czy Prusy i Austria i Rosja nie poszerzyliby swojego terytorium o Polskę. A parę lat wcześniej, oczywiście, na tron Polski wprowadziła swojego przyjaciela Stanisława Poniatowskiego. Proszę Państwa, no i tutaj dochodzimy do tego drażliwego tematu dla Polaków, rozbiorów Polski. Pytanie jest takie: czy ja zawsze zadaję, musimy sobie na nie odpowiedzieć, czy jeżeli Katarzyna II. Chciała rozbiorów Polski, ale czy jeżeli my, Polacy byśmy nie chcieli, byśmy walczyli przeciwko niej, nie mieli takiej siły tych magnatów, którzy mieli za nic Polskę, tylko dbali o własne interesy, to czy Katarzyna by to Katarzyna by zrobiła, to prowadziła do rozbiorów? Myślę, że nie. I że wina rozbiorów przede wszystkim jest po naszej stronie. no Ale to już jest inna sprawa. Proszę Państwa. Więc rozbiory, zyskanie dodatkowych terytoriów dla Rosji. Dogadała się z Tatarami Krymskimi. Gruzja poprosiła o to, żeby, wejść, żeby roztoczyła Rosja nad nią opiekę. Więc, proszę Państwa, naprawdę takich wydarzeń było dokładnie, jeszcze się wrócę do tego Krymu, w 1783 roku. Zajęła, zajęła Krym. Proszę Państwa, i tak jak powiedziałam, to nie to, że te rządy były takie bez, bezproblemowe. Cały czas wybuchały jakieś spiski. W latach 1773-1774 najgorsze było powstanie Pugaczowa. Pugaczow, który powiedział, że jest ocalałym, cudem ocalałym mężem. Katarzyny, Katarzyny II. Niestety tutaj musiała krew się polać, bo było, to powstanie było bardzo bardzo groźne i Pugaczow rzeczywiście został, został stracony. Proszę Państwa, ja pokazuję Państwu Carskie Sioło. To też jest rezydencja, która powstała. Za czasów Elżbiety II, tak na, przepraszam, Elżbiety, nie Elżbiety II, to myślę królowie, królowie o Królowej Angielskiej, z czasów Elżbiety, ale to Katarzyna też dbała o tę rezydencję. Tu mamy ermitaż i zdecydowanie wo, bardziej wolała carskie sioło, które chyba rzeczywiście jest trochę mniejsze niż Peterhof, od Peterhof. Katarzyna bardzo dbała o kulturę i sztukę, sprowadzała dzieła sztuki, sprowadzała dzieła sztuki z całego, świata, z całego świata, z całej Europy, stąd też była nazywaną semiramidą północy. Tutaj mamy wspaniałe piece, salę balową. Tutaj Państwo widzicie więcej ludzi, bo to jest latem, to jest latem, ale nie ma ich tak dużo, jakbyście Państwo byli na przykład w Wersalu, te złocenia. No i w carskim siole jeszcze. Tutaj jest jej ulubiony wnuk Aleksander I. Zastawy. I tutaj, proszę Państwa, w carskim siole jest bursztynowa komnata. To jest tu. Dlaczego tak pokazuję tylko trochę? Ponieważ nie można tam robić zdjęć, i te panie, które pilnują, które pilnują te wnętrza, są takie dosyć, że tak powiem, przekonywujące, że raczej się nie chce robić zdjęć w tych salach. Proszę Państwa, carskie sioło, podobnie jak Peterhof, było zniszczone. I wiedziano, że hitlerowcy wejdą do tarskiego sioła. W związku z czym, co było możliwe, wywieziono. Bano się, o, e, bano się o komnatę bursztynową, ponieważ bursztyn jest bardzo kruchy. Więc zabezpieczono, tam poprzykrywano tą komnatę różnymi płytami, specjalnymi watami, licząc na to, że Niemcy być może nie będą nie zwrócą na to uwagi. Nic bardziej mylnego. Niemcy doskonale wiedzieli, co mają kraść, i jak Państwo wiecie, Niemcy wywieźli, wywieźli bursztynową komnatę. Ja, Jakby ktoś, kogoś interesowały losy bursztynowej komnaty, znalazłbym chwilę czasu, żeby poczytać, to na mojej stronie palacezamkidwory.com jest artykuł poświęcony od momentu powstania bursztynowej komnaty aż do, do teraz, do czasów współczesnych. Proszę Państwa, no i tak zbliżając się już do końca, czy dlaczego, bo pewnie Państwo wyczuliście podczas mojego wykładu, to ciągle mamy carskie sioło, podczas mojego wykładu wyczuliście Państwo, że ja tą postać bardzo lubię. Rzeczywiście fascynuje mnie siła charakteru Katarzyny II. To, że była niezwykle, niezwykle pracowitą władczynią. Muszę Państwu jeszcze powiedzieć, bo zapomniałam o tym, że ona też pisała do gazet pod pseudonimem, ale pisała pisała bajki dla swoich wnucząt. Rzeczywiście z synem miała złe relacje, ale z Aleksandrem i Konstantym bardzo, bardzo dobre. No była... Ja osobiście uważam, że była niezwykłą kobietą, i jak na osobę, która nie urodziła się w tym kraju, była wspaniałą władczynią dla, dla Rosji. Można byłoby tylko pozazdrościć, że szkoda, że nie, miała, że nie została władczynią, oczywiście oddzielnie. Właczniom Polski zamiast Rosji. No, ale tak się stało, jak się stało. Proszę Państwa, zmarła 6 listopada 1796 roku. Nagle miała 67 lat. Wstała jak zawsze o 6 rano, wypiła mocną kawę. Potem dokładnie nie wiadomo, co się stało. Znaleziono ją około 8 rano w toalecie. No pewnie było to pęknięcie woreczka żółciowego wraz z lekkim paraliżem. No nie wiem, zmarła tego dnia o 21.45. Tu chcę Państwu jeszcze pokazać ermitaż. Czyli pałac zimowy w Petersburgu. Też mam nadzieję, że być może Państwo byliście, a jak nie, no to, że życie pozwoli na to, czasy pozwolą na to, że się Państwo wybierzecie. To nie jest. Kiedyś Rosja, wydaje mi się, była dużo droższa. W tej chwili ta podróż do Rosji nie jest jakoś bardzo przytłaczająca, bo jak się, no wiecie Państwo, teraz mamy pandemię, więc nie wiem, co będzie po pandemii, jak będą się... jakie będą ceny biletów. Lotniczych, wszystkiego, jak to się życie potoczy. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli to nie jest droga podróż, nawet czy latem, czy zimą, jest to do osiągnięcia dla zwykłego, zwykłego śmiertelnika. Bilety jak się jak w tamtych czasach, jak się, znaczy w tamtych czasach mówię no do 2020 do czasów przedpandemicznych. To, proszę Państwa, bilety, jak się dobrze upolowało, to można było i znaleźć tak gdzieś do 800 zł. Hotele są mniej więcej, koszt, kosztują tyle co w Polsce. Wstęp do ermitażu kosztuje 600 rubli, czyli mniej więcej 30 złotych, więc to nie są jakieś wielkie pieniądze. Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest wejście za darmo. Do Ermitażu to jest niesamowite muzeum, to jest pewnie zimą. Jest niesamowite muzeum i proszę państwa ja mam takie doświadczenie, że mimo tego, że ja uwielbiam pałace, uwielbiam te wnętrza, nie jestem w stanie w muzeum takim jak Ermitaż, czy Louvre, czy National Gallery w Londynie, wytrzymać, zwiedzać dłużej niż 3, no maks 4 godziny, w które 4 godziny gdzie jest zliczona przerwa na kawę, nie jestem w stanie więcej przyjąć wiadomości, obejrzeć obiektów, w związku z czym sugeruję, że jak na przykład Państwo jedziecie do takich muzeów? To lepiej się przygotować, chyba że Państwu nie zależy, chcecie zobaczyć tylko atmosferę miejsca i nieważne co zobaczycie. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś kolekcje szczególne, to lepiej się do tego przygotować, bo to są tam po prostu naprawdę hektary powierzchni. Tu mamy ermitaż. No i tak, tak jak mówię, przed placem to jest druga, jakby naprzeciwko wejścia do ermitażu, zawsze tutaj się zgromadzą ludzie, dużo muzyków ulicznych. I proszę Państwa, a jeszcze mamy... Pomnik Miedzianego Jeźdźca, ten sławny, który również dzięki inicjatywie Katarzyny II został pobudowany i twierdza Pietro Pawłowska. Otóż Katarzyna została pochowana obok swojego męża, bo tu mamy Katarzynę II, a tutaj mamy Piotra III. O co ciekawe, Paweł wydobył przed złożeniem. Zwłok Katarzyny II wydobył Piotra III z grobu i go ukoronował na cara pośmiertnie. Tak nie lubił matki. No, ja nie sądzę, żeby Katarzyna lubiła Piotra, no, ale też przyszło jej tutaj właśnie spocząć obok męża. Proszę Państwa, no cóż, pozostaje mi mieć nadzieję, że Państwu przybliżyłam postać Katarzyny, Katarzyny II. Ja się tutaj Państwu pokażę, że przybliżyłam postać Katarzyny II, że zachęciłam Państwa do jak się tylko da, no bo nie ma co planować, do wizyty w Sankt Petersburgu. A jak się nawet nie uda, to proszę Państwa, być może jakaś czy wirtualna wycieczka, oni mają takie wirtualne wycieczki również, czy chociaż poczytanie, zapoznanie się z biografią Katarzyny II. Serdecznie dziękuję za Państwa cierpliwość. Wykład jest bardzo długi, ale mam nadzieję, że Państwo czegoś się dowiedzieli i wysłuchacie go Państwo z ciekawością. Dziękuję Państwu za uwagę.